wiara ze słuchania Słowa Bożego, jak słyszeliśmy od cytat ze świętego Pawła z listu do Rzymian. Depozyt Słowa Bożego zawarty jest w Piśmie Świętym i w tradycji oraz w dokumentach Kościoła. Szczególną jednak rolę w poznaniu nauki wiary pełni Pismo Święte oraz katechizm Kościoła katolickiego, a także kompendium katechizmu. Ta ostatnia pozycja, kompendium katechizmu, zasługuje na szczególne polecenie, bo podaje ona dostępną syntezę nauki wiary ujętą w formie pytań i odpowiedzi, podaną zaledwie na 150 stronach tekstu. Jest tam też załączony indeks rzeczowy, czyli analityczny, który ułatwia odnalezienie haseł tematycznych. Bracia i siostry, należy zapytać, czy Pismo Święte i kompendium katechizmu znajdują się w naszym domu i czy przez cały dzień są w zasięgu naszej ręki, czy na początku dnia i w chwilach wolnych najpierw sięgamy po te pozycje, czy może najpierw sięgamy po gazety i czasopisma. Na pewno poranna lektura Słowa Bożego nas wzmocni duchowo i ubogaci oraz przyczyni się do budowy gmachu naszej wiary. Warto o tym pamiętać i praktykować to. Byłoby dobrze, gdyby przeczytane wersety Pisma Świętego oraz pytania i odpowiedzi katechizmowe stały się przedmiotem dyskusji i rozmów w kręgu rodzinnym w wolnych chwilach w ciągu dnia. Czas temu poświęcony na pewno będzie zawsze owocował. Tak bardzo zabiegamy, bracia i siostry, o szczęście naszych dzieci. Troszczymy się przede wszystkim o to, by otrzymały należyte wykształcenie, najlepsze, żeby to było najlepiej, żeby to było akademickie, by dostali dobrze płatną pracę, a potem też i własne mieszkanie. To wszystko jest potrzebne i te starania motywowane miłością rodzicielską są uzasadnione. Czy zdajemy sobie jednak sprawę z tego, że bez fundamentu pełnej i solidnej formacji wiary ten wymarzony gmach szczęścia się nie ostoi? Jak traktujemy naukę religii naszych dzieci i naszej młodzieży? Czy potrafimy nawiązać rozmowę na temat tego, o czym była mowa na religii? Czy przyznajemy nauce religii miejsce priorytetowe w programie formacji rozwoju naszych dzieci? Czy dajemy wzór uczestnictwa w niedzielnej mszy świętej? Wygłoszona homilia czy też kazanie winno stać się przedmiotem rozmów w domu, przy stole. Naszym doświadczeniem religijnym winniśmy się dzielić nawzajem i umacniać wierzę. Czy dzień zaczynamy od znaku krzyża i modlitwy porannej? W Radio Maryja można codziennie rano usłyszeć przepiękny śpiew pieśni porannej, kiedy ranne wstają zorze, w wykonaniu zespołu Mazowsze. W radio też odmawiany jest codzienny pacierz. Słuchając tego możemy się współmodlić. Nasza wiara w ten sposób karmi się i umacnia, a Duch Boży napełnia nas radością i pokojem. Jak wszechstronnie nasze życie z wiary i wiarą zostaje umocnione i ubogacone dzięki działalności Radia Maryja i Telewizji Trwam. Wspólnie odmawiana modlitwa różańcowa oraz koronka do miłosierdzia Bożego przyczyniają się do umocnienia i wzrostu naszej wiary. Dzięki transmisjom Telewizji Trwam uczestniczymy w uroczystościach różnych we mszach świętych odprawianych w sanktuariach, do których nie możemy dotrzeć osobiście. Można by długo wyliczać wartościowe imprezy i programy realizowane przez Radio Maryja i Telewizję Trwam. Za ich pośrednictwem wędrujemy do Rzymu i słuchamy homilii Ojca Świętego oraz modlimy się razem z Nim i
całą wspólnotą Kościoła powszechnego. Nie trzeba chyba dodawać, jak ważne jest wspieranie modlitewne i materialne działalności tych mediów katolickich. Ich rola w formacji wiary trudna jest wprost do przecenienia. Należy też dodać, że do dyspozycji każdego wierzącego są różne czasopisma i książki katolickie, których lekturę jako budującą i wartościową formacji wiary należy zawsze zalecać. Z całego serca i całym umysłem, ze wszystkich sił duszy i ciała należy ciągle zabiegać o nieustanny wzrost wiary. Tylko wiara świadoma, ugruntowana i silna oraz ufna i niezachwiana, oparta na fundamencie Ewangelii Chrystusowej, może uporządkować nasze życie i nadać mu pełen sens i właściwy cel. Owocami takiej wiary są miłość, sprawiedliwość, pokój oraz radość w Duchu Świętym. Tak święty Paweł mówi w liście do Rzymian. Wracając do słów wypowiedzianych na początku niniejszej konferencji, warto jeszcze raz uwagę zwrócić na dwa ważne prawidła wiary. Wiara jest bezinteresownym darem Boga, dostępnym dla wszystkich, którzy o Niego pokornie proszą. I druga zasada, wiara rodzi się ze słuchania Słowa Bożego, jest owocem procesu formacji wiary. I te dwa czynniki są nierozdzielne. Formacja wiary, zależna od naszego wyboru, i łaska, dar wiary, udzielany przez Boga, ale tym, którzy proszą o Niego. Należy podkreślić, że dar wiary jest dostępny dla wszystkich. Katechizm to wyraźnie mówi w kompendium. Jest dostępny dla wszystkich, którzy o Niego pokornie proszą. I w tym sformułowaniu katechizmowym został niejako pośrednio obalony wykręt wielu niedowiarków, którzy próbują się tłumaczyć, że nie otrzymali łaski wiary. Należy im przypomnieć, że o ten dar łaski, o ten dar wiary winni ciągle prosić, i to w pokornej modlitwie, bo nieraz my nie możemy wobec Boga przyjmować postawy roszczeniowej. Bóg jest naszym Panem i my jesteśmy owcami Jego pastwiska. Od Niego całkowicie zależymy. I wszelkie jakaś wyniosłość jest tu nie na miejscu. Powinniśmy nieustannie błagać Boga w pokornej modlitwie o łaskę, o dar wiary dla siebie, dla naszych bliskich. Dla naszych bliskich nieraz my tak utyskujemy, że tam ktoś nie wierzy, a czy się modlimy za niego o dar wiary? Taki wzór modlitwy o dar wiary dał sam Chrystus. Chrystus, który modli się o łaskę wiary dla Piotra apostoła, cytuję: Szymonie, Szymonie, oto szatan domagał się, abym was przesiał jak pszenicę, ale ja prosiłem za tobą, żeby nie ustawała twoja wiara. Szatan działający w świecie dzisiejszym przez swoich asystentów, jawnych wrogów Boga oraz Chrystusa i Jego Kościoła, będzie usiłował podstępnie i perfidnie wykraść nam ten najcenniejszy skarb wiary. Będzie usiłował na każdym kroku siać zamęt i zwątpienie. To on nieustannie oskarża i szkaluje Kościół Chrystusowi i Jego wyznawców. Nie dajmy się oszukać i omamić wrogim działaniem ojca kłamstwa i jego popleczników, wilków w owczej skórze. Świat bez wiary w Boga popada w chaos i stacza się ku samozagładzie. Brońmy niezłomnie na każdym kroku skarby naszej wiary, na której fundamencie wyrosła nasza 2000-letnia kultura i cywilizacja europejska. Zacznijmy od rzeczy elementarnych i podstawowych, to jest od realizacji tego wszystkiego, co wchodzi w program codziennej formacji wiary, w pierwszym rzędzie odczytania
Pisma Świętego oraz Katechizmu. Te działania niech będą zawsze podejmowane w ścisłej łączności z nieustanną modlitwą o dar wiary. Wiara jest darem, który możemy wyprosić wytrwałą modlitwą. I w tej modlitwie pamiętajmy nie tylko o sobie, ale też i o naszych bliskich, w szczególności naszych dzieciach i młodzieży. Tyle się słyszy narzekań i utyskiwań na postępującą laicyzację naszego społeczeństwa, na brak wiary młodego pokolenia. Pytanie, ile czasu poświęca każdy z nas na modlitwę o dar wiary dla naszych bliźnich. Dalej, czy ta modlitwa jest pokorna, ufna i wytrwała? Bierzmy wzór ze świętej Moniki. Święta Monika modliła się aż 16, 17 nawet lat obliczają i błagała Boga o łaskę, o dar wiary dla swego syna Augustyna. I Bóg wysłuchał jej błagań. I ten syn został nie tylko księdzem, ale i biskupem i nawet jest wielkim doktorem Kościoła. Bóg zawsze wysłuchuje prędzej czy później. Zapewnia nas o tym sam Jezus Chrystus słowami i otrzymacie wszystko, o co na modlitwie z wiarą prosić będziecie. Niech modlitwa o łaskę wiary, o dar wiary dla nas i dla naszych bliskich wplata się w całe codzienne nasze życie. Niech słowa apostołów ciągle będą na naszych ustach. Panie, przymnóż nam wiary. Na koniec pragnę pozdrowić Jego Ekscelencję księdza biskupa Andrzeja Suskiego i złożyć mu najlepsze życzenia z okazji zbliżających się imienin. Pozdrawiam również całą społeczność Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu na czele z jego rektorem, księdzem profesorem, doktorem habilitowanym Dariuszem Zagórskim oraz ojcem duchownym księdzem Andrzejem Kowalskim. Szczęść Boże! Bardzo dziękuję. Ksiądz profesor Franciszek Drączkowski, patrolog, jest naszym gościem. Dziękujemy za to wprowadzenie, księże profesorze. Myślę, że bardzo wiele cennych takich inspiracji dało nam to wprowadzenie i zapraszamy bardzo serdecznie oczywiście naszych słuchaczy do tego, by włączyć się w te rozmowy. Tak jak prosiliśmy Państwa też podczas audycji na 18.15, by też może w tych telefonach wybrzmiało takie doświadczenie umacniania, wzmacniania swojej wiary, w jaki sposób tę wiarę pielęgnować, w jaki sposób ją rozwijać. Przypomnę numery telefonów dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55, dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56, dla słuchaczy z zagranicy dwa numery telefonów 48 56 655 23 33 i 66, kierunkowy 011 48 56 i w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Wracamy już za chwilę, natomiast teraz zapraszamy do wysłuchania piosenki zespołu Dream pod tytułem Niesiemy wiarę.